Dla mnie rewitalizacja społeczna to przede wszystkim wspólne działanie, ale również aktywizacja lokalnych społeczności, pobudzanie nie tylko do działania, ale również do samodzielnego decydowania o tym, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu. Skupiamy się właśnie na ludziach, na konkretnych jednostkach, oddając im po prostu moc sprawczą właściwie całości. Kiedy projekt się kończy, to jest tylko początek, dlatego że jest to taki bodziec i iskra do dalszego działania. To chyba nasz ulubiony projekt, na pewno bardzo wdzięczny. Jesteśmy w Siedlicy, w miejscowości Dobropole, w gminie Dobra. Jest to miejsce spotkań, jest to miejsce integracji, jest to miejsce, gdzie... Ludzie pragną tego miejsca. Rewitalizacja tak naprawdę otworzyła oczy mieszkańcom na potrzeby, które w nich drzemią. Mieszkańcy nie ukrywają, że bardzo by potrzebowali miejsca takiego typowego rekreacyjnego, gdzie można by zorganizować grilla, zrobić ognisko, doposażyć istniejące plac zabaw, dodatkowe elementy. Ci wszyscy, którzy chcieliby pokazać, że można, pokazują to, współpracują i razem z nami wszystkimi realizują te inwestycje. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się w znaczny sposób doposażyć teren rekreacyjny. Powstało miejsce do koszykówki, miejsce do siatkówki, zostaną zakupione ławeczki, ale dzięki środkom z rewitalizacji rozbudowaliśmy go w znaczny sposób, stał się on o wiele bardziej funkcjonalny. Powstała drewniana wiata, powstał element siłowni zewnętrznej, doposażono plac zabaw w dodatkowe elementy, huśtawki, zjeżdżalnie, no i powstało ognisko i powstał grill betonowy. No jest to miejsce, w którym można spędzić miło czas. Można zorganizować wszelkiej maści imprezy plenerowe. Tak naprawdę w sobie w jednym punkcie jest wszystko to, co jest potrzebne do tego typu organizacji imprez. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobropole, gmina Dobra, uważam za otwartą. Brawo! Brawo! Bardzo proszę. Razem. Brawo! Dzięki środkom rewitalizacyjnym udało się wykonać remont świetlicy przy współudziale mieszkańców. Wymieniliśmy stolarkę drzwiową, wymieniliśmy istniejące grzejniki, centralne ogrzewanie. Cele mogły się na początku wydawać trudne do zrealizowania, może nie nierealne, ale rzeczywiście trudne. Ale na terenie każdego sołectwa jest zawsze grupa takich osób, typowych liderów, którzy są w stanie pociągnąć innych mieszkańców, zaangażować ich i okazuje się, że to mieszkańców cieszy. Zaangażowanie nawet tej mojej młodzieży, która kosi, która się naprawdę dba o ten plac, to cieszy, że jest zrobione, że biegają dzieci, że przychodzą rodzice z dziećmi, że bawią się, że wspólnie się integrują. Wszyscy ci, którzy zaangażowali się w jakikolwiek sposób w powstanie tych terenów, dbają o to tak naprawdę, tak? Bo to jest ich ciężka praca, to nie jest ktoś, kto przyszedł ze mną i zrobił i wykonał to wszystko. To jest ich własna ciężka praca i powód do dumy tak naprawdę.